Minęła 17:35, to czas na zdarzenia. Ja nazywam się Magdalena Małek i dzisiaj jesteśmy w szkole podstawowej w Kostrach. W szkole, która może zostać zlikwidowana. Nie godzą się na to rodzice, nie godzi się grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły. Dlaczego więc placówka może przestać istnieć? I czy jest jakaś alternatywa? W temat wprowadzi nas redaktor Anna Rabcewicz-Wiśniewska. W niewielkiej szkole w Kostrach uczy się obecnie 35 uczniów w klasach 1-8. 9 z nich jest niepełnosprawnych. Dodatkowo 13 dzieci ma zajęcia w oddziale przedszkolnym. Rodzice sprzeciwiają się planowanej reorganizacji szkół. Sama mam dziecko niepełnosprawne, które ma afazję w mowie, czyli problemy z pisaniem, z czytaniem i z przyswajaniem wiedzy. Dzięki tej szkole moje dziecko czyta, rozumie to, co czyta i umie pisać. Jak podkreślają rodzice i dyrekcja placówki, szkoła jest nie tylko przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W ostatnich latach wspólnymi siłami szkolnej społeczności przeszła też remont. Wszyscy wspólnie zabiegaliśmy o sponsorów, o dofinansowania z różnych instytucji, z fundacji i w ostatnim czasie z funduszy Unii Europejskiej. Nie próżnowaliśmy, po prostu każdy ile mógł wniósł tego wysiłku w to, żeby szkoła wyglądała tak, jak wygląda. Sprawa podzieliła radnych. Część broni szkoły, większość mówi jednak o niżu demograficznym i finansach. Zorganizowaliśmy wózka. Od paru lat te dzieci są dowożone. Są postępy w nauce. Jest kadra nauczycielska, wykształcona w kierunkach tych nauczania dzieci. Nie wyobrażam sobie uczenia jednego dziecka w jednej klasie. To znaczy wyobrażam, bo może być jeden nauczyciel i uczyć dziecko jedno. Tylko czy to będzie dobre dla dziecka? Placówka jest jedną z trzech prowadzonych przez gminę. Szkoły dostają środki z subwencji oświatowych, ale jak szacuje wójt, gmina musi dokładać do nich około 3 milionów złotych. Mam szczególny dylemat, ponieważ jestem mieszkańcem tej miejscowości, absolwentem tej szkoły, więc no, podwójnie gdzieś tam w serce kraje się. Natomiast no, ekonomia jest brutalna. I nieszacowanie subwencji oświatowej na przestrzeni lat powoduje, że musimy niestety odpowiedzialnie dokonywać trudnych wyborów. Ostatecznie radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. 9 było za, 3 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Jedyne wyjście nasze zostało, no co, kuratorium. Prosić tam o negatywną opinię, żeby wydali, żeby ta szkoła mogła zostać, żeby te dzieci mogły tu dalej się uczyć po prostu. Mogły w tym małym środowisku, które znają, które lubią. Teraz opinię w sprawie przyszłości szkoły podstawowej w Kostrach wyda kuratorium. Może ona potwierdzić likwidację lub ją wstrzymać. Rodzice i nauczyciele zapowiadają jednak dalszą walkę. Dalsza walka. Jak ma dalsza walka wyglądać i czy w ogóle będzie potrzebna? Jesteśmy dzisiaj w tej szkole podstawowej w Kostrach, która może zostać zlikwidowana. Placówce niczego nie brakuje. Byłam w salach. Sale komfortowe, przestronne, jest czysto, jest ciepło, jest tak jak należy. Tak nie powinno być. Uczą się tutaj uczniowie, tak jak w każdej innej szkole, ale też dzieci niepełnosprawne. Dzisiaj o tym porozmawiamy. Czy jest alternatywa dla szkoły podstawowej w Kostrach? Na początku pani dyrektor, dzień dobry serdecznie. Pani dyrektor, proszę nam opowiedzieć o tej szkole. Co w niej jest takiego nietypowego? Dlaczego państwo walczą o to, żeby ta szkoła nie została zlikwidowana? Nasza szkoła, chociaż taka mała, jest inna niż pozostałe szkoły w naszej gminie, a nawet na terenie powiatu. Przez to, że jest taka mała, mogą bezpiecznie przebywać i uczyć się oprócz dzieci tutaj z naszego obwodu, dzieci w normie intelektualnej, czyli w takiej ogólnodostępnej, również uczniowie z różnego typu deficytami, z niepełnosprawnościami. I żeby można było realizować wszystkie zadania, które przed nami stawia ministerstwo, to musimy cały czas doskonalić kadrę. Musimy właśnie pozyskiwać środki po to, żeby pomoce dydaktyczne i tutaj warunki bytowe w szkole były według najwyższych standardów, żeby spełniały wszystkie potrzeby naszych uczniów. Proszę nam powiedzieć, ile lat ma już ta szkoła? Szkoła
oddana była do użytku w 1962 roku, czyli jeżeli uda się przetrwać, to za rok będziemy świętować w szkole równy jubileusz 60-lecia istnienia szkoły. Ona powstała w jakich okolicznościach? Kto postawił ten budynek? No była to szkoła z tak zwanych tysiąclatek. Była budowana w dużej mierze takim sumptem społecznym przy ogromnym zaangażowaniu rodziców, no obecnie to już dziadków naszych uczniów. I później były też różne prace wykonywane przez rodziców po to, żeby remontować szkołę, doposażać szkołę. No, od sponsorów też dużo środków było takich zewnętrznych. Jak się pojawiły nowe okoliczności, można było pozyskiwać już z funduszy Unii Europejskiej, z różnych pozarządowych instytucji, ale też i rządowych, bo szkoła przystąpiła do realizacji i programu tego Szkoła Marzeń i do programu Aktywna Tablica, no i wiele dużo, innych. Jeszcze wcześniej była wyposażona kuchnia szkolna, blok żywieniowy. Oczywiście, a teraz ja na chwilę powiem naszym telewizorom, bo widzieliście Państwo osoby, które oczekują w korytarzu. Są to rodzice i są to nauczyciele, którzy chcą być tutaj z nami, ale ze względu na reżim sanitarny te osoby wspierają przeciwników decyzji o likwidacji właśnie z tamtej części szkoły. No i wracamy do tematu. Proszę nam powiedzieć, pani dyrektor, uczą się tutaj również uczniowie niepełnosprawni. Jak to wygląda na co dzień? Jak wygląda edukacja w tej szkole? No, uczniowie niepełnosprawni pojawili się w naszej szkole gdzieś w 2004 roku i to było tak, że rodzice tych uczniów jak gdyby sami tu szukając na mapie powiatu znaleźli naszą szkołę, ponieważ duże szkoły miejskie lub nawet gdzieś tutaj w okolicy, ale większe, bardziej przestrzenne, no nie są dobrym miejscem dla na przykład autystów lub uczniów z niepełnosprawnością ruchową. W naszej szkole jest podjazd, jest łazienka dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to szkoła jednopoziomowa, w związku z tym nie ma tych barier architektonicznych. I tak po prostu rodzice jedni od drugich polecali sobie tą szkołę. No i były lata, że mieliśmy tych uczniów nawet 13, 14 z różnymi niepełnosprawnościami. Czyli uczniów obecnie jest mniej. Czy to jest spowodowane niżem demograficznym? Czy na pewno tak, bo są mniej liczne roczniki, ale my nie utworzyliśmy klasy czwartej z tego względu, że kilka lat wstecz była taka sytuacja, że albo sześciolatki już szły do pierwszej klasy, albo później było to przesunięcie, że dopiero siedmiolatki. No i w naszej szkole przy niezbyt dużej liczbie uczniów tak się złożyło, że poszły sześciolatki wcześniej, no i potem został taki pusty rocznik. No i teraz musimy, drodzy Państwo, przejść do tematu likwidacji. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby tą szkołę zlikwidować? Są z nami władze gminy. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry. Panie wójcie, w jakich okolicznościach pojawiła się ta informacja, że szkoła może zostać zlikwidowana? Bo czy to jest nowy, świeży pomysł, czy po prostu taki pomysł już był wcześniej i czym spowodowany? Panie redaktor, szanowni telewidzowie, tak jak w materiale wstępnym usłyszeliśmy, gmina Milanów jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych. Na terenie gminy funkcjonuje też mała szkoła stowarzyszeniowa. Natomiast od lat mamy niż demograficzny, który powoduje, że niestety dzieci w szkołach jest mniej. Natomiast nie idzie to za tym, że etatów nauczycielskich również ubywa. W związku z tym, jakby optymalizując wydatki oświatowe, które są spowodowane tym, że mamy niż demograficzny, Rada Gminy na komisjach rozważaliśmy różne aspekty funkcjonowania sieci szkół na terenie gminy.
No w tym roku, tworząc budżet, mieliśmy naprawdę duże problemy ze zbilansowaniem wydatków bieżących, ponieważ przed tym, jak wpłynęły zapotrzebowania do budżetu szkół, instytucji kultury, zadań sportowych, mieliśmy ponad 1,5 miliona złotych wydatków więcej niż dochodów bieżących. No, Regionalna Izba Obrachunkowa i ustawa o finansach publicznych obliguje Radę Gminy i Wójta do tego, żeby równoważyć budżet. Szczęśliwie udało się zbilansować ten budżet. Natomiast z roku na rok te środki, które musimy dołożyć do systemu oświaty, rosną. Rok do roku w porównaniu rok 2020 i plan na 2021 jest to 0,5 miliona złotych. W miesiącu grudniu odbyliśmy spotkanie z nauczycielami i rozmawialiśmy, co można zrobić, żeby zoptymalizować te wydatki. Planowaliśmy podpisać taką umowę społeczną, która w jakiś sposób by pozwoliła przetrwać szkole jeszcze następne lata. Natomiast Rada Gminy na lutowej sesji podjęła uchwałę o zamiarze przystąpienia do likwidacji tejże szkoły. Proces likwidacji jest rozpoczęty. Czekamy na opinię lubelskiego kuratora oświaty, która jest wiążąca dla samorządu. No i myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o kwestię, co dalej, musimy mieć tutaj zoptymalizowaną i poczekać na decyzję pani kurator i wtedy będą podejmowane dalsze kroki. Jestem przekonany, że nawet jeżeli ta decyzja będzie i dojdzie do likwidacji, to jest stowarzyszenie, które jest w stanie przejąć tą szkołę i prowadzić. Także mam nadzieję, że od 1 września szkoła będzie dalej funkcjonowała. Natomiast wracając jeszcze do pytania i skąd, jakie argumenty były tutaj jeszcze. Więc argumentów jest, głównie to jest niż demograficzny i kwestie finansowe, które niedoszacowana subwencja oświatowa na przestrzeni lat powoduje, że samorządy muszą niestety do systemu oświaty dokładać więcej. Ba nawet wczoraj pojawił się komunikat miasta Szczecin, że występują z pozwem do Skarbu Państwa o niedoszacowaną subwencję w kwestii wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w latach 2018-2020. Czyli trzeba zwiększyć środki. Pan wójt mówi nam tutaj o kwestiach finansowych, no i ten niż demograficzny. To teraz chciałabym na chwilę przejść do sesji Rady Miasta, na której radni stwierdzili, że szkołę trzeba zlikwidować. Mam tutaj radnych gminnych i przewodniczącego Rady Gminy. To teraz poproszę o głos pana przewodniczącego Rady Gminy. Panie przewodniczący, jak wyglądała sesja Rady Gminy? Kto był za, kto przeciw i jakie argumenty padały z obu stron? Tak pokrótce chciałabym, żeby pan przewodniczący nam powiedział. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór, szanowni państwo. Tak jak wójt tu wspomniał, na ostatniej sesji, która odbyła się 3 lutego, radni podjęli uchwałę zamiarową o likwidacji szkoły w Kostrach. Stosunkiem głosów 9 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące. Od dłuższego czasu, tak jak tu wójt wspomniał, na komisjach była sprawa podejmowana. Jak zrobić, co zrobić, żeby ograniczyć koszty funkcjonowania oświaty? Radni doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie szkoły do Milanowa. Tutaj wcześniej pani dyrektor w swojej wypowiedzi mówiła, jak powstał ten oddział integracyjny. Ja tylko dopowiem, że przez panią dyrektor przemawia Dobrze, to panie radny, niech pan chwileczkę czyta. Teraz pan mówić. Pani dyrektor pod koniec 5. kadencji, pamiętam, bo już jestem 5. kadencję radnym gminnym, podjęła wysiłek utworzenia oddziału integracyjnego w tej szkole. Przez te wszystkie lata naprawdę dobre roboty robiła pani dyrektor, a radni podeszli bardziej od strony ekonomicznej
niż czysto ludzkiej, bo serce, rozum jedno, ekonomia drugie. Gdyby, tak jak pan premier sugeruje i mówi wszystkim, że tyle jest pieniędzy do podziału, wspomógł naszą oświatę, ja myślę, że bez tego dzisiejszego spotkania mogłoby to funkcjonować na tych zasadach, gdyby była szkoła dofinansowana. No, pieniądze są potrzebne na wszystko, niewątpliwie, panie przewodniczący. Tak, no, ale tylko... czy aspekt finansowy powinien być kluczowy w podejmowaniu tak ważnych decyzji? Proszę, pani dyrektor, na chwilę pozwolimy pani dyrektor się odnieść. Jeszcze chwilę, jedno zdanie, jeżeli można. W tym roku w tej miejscowości będą inwestycje za 5 milionów. A do środków zewnętrznych wiadomo, że potrzebne są środki własne. Także wie pani, jakby na to nie patrzył, tak jest źle, tak jest niedobrze. No ale tutaj my rozumiemy, że to chodzi o dobro dzieci, tylko że ja uważam, że złotego środka nie ma. No jeszcze zobaczymy, czy nie ma, bo może się okaże, panie przewodniczący, że jakaś alternatywa jest. Pani dyrektor chciała coś powiedzieć, bardzo proszę. Tak, ja tylko krótkim słowem chciałam się odnieść do wypowiedzi pana przewodniczącego Rady Gminy, ponieważ chcę zauważyć, że nasza subwencja oświatowa przez wiele, wiele lat równoważyła się, bilansowała się z budżetem naszej szkoły. W związku z tym nie trzeba było dokładać środków do naszej szkoły. Czyli to nie jest problem finansowy? Myślę, że problem finansowy jest w gminie, ale niekoniecznie dotyczy tej szkoły. Panie wójcie. W tym roku trochę jest inaczej, bo nie mamy tych dwóch roczników, ale myślę, że gdyby dzieci mogły uczęszczać do tej szkoły, to w latach kolejnych na pewno znowu wrócilibyśmy do takiego stanu finansowego, jaki mieliśmy przed kilkoma laty. Panie wójcie, czy godzi się pan z tym, co mówi pani dyrektor? Oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestię demografii, niestety na terenie gminy rocznie rodzi się około 30 dzieci. Mają 4 szkoły, a też chcę dopowiedzieć, że nie wszystkie dzieci, które są zameldowane na terenie naszej gminy, później trafiają do naszych szkół. No tak, ale tutaj ta subwencja mnie interesuje. Czy to prawda, że oczywiście, ona była... w latach wcześniejszych subwencja oświatowa równoważyła się, a nawet była wyższa od kosztów, które były ponoszone przez gminę. To jeżeli mogę zapytać, przepraszam, że się wtrącę, to skąd takie pomysły, żeby zlikwidować szkołę już w 2012? Natomiast... pierwsze z moich informacji wynika, 2017 kolejne informacje. Natomiast jeżeli chodzi o jakby dynamika wzrostu kosztów, pojawiła się w momencie likwidacji gimnazjum. Ponieważ w szkołach podstawowych, z 6-klasowych szkół podstawowych powstały 8-klasowe szkoły podstawowe, które sam przez siebie jakby zdominowały dodatkowe koszty funkcjonowania poszczególnych placówek. Ważną kwestią było też, oczywiście nie jestem obrońcą gimnazjów. W momencie funkcjonowania gimnazjum mieliśmy 9 roczników subwencjonowanych. W momencie wygaszania gimnazjów zostały 8 klas szkoły podstawowej, gdzie mamy tego jednego rocznika dobrze, nie ale ma. To tak szybciutko. Kiedy powstał problem z finansami? W ubiegłym roku dołożyliśmy około 2,5 miliona złotych do całego systemu oświaty. W tym roku plan jest 3 miliony złotych. Wobec powyższego te koszty, które są do poniesienia w roku 2021, czyli w roku szkolnym 2020-2021, przekraczają tak naprawdę nasze możliwości finansowe. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzała, a patrząc na demografię, niestety tych dzieci będzie ubywało, może dojść do takiej sytuacji, że radni nie będą w stanie uchwalić budżetu, ponieważ wydatki bieżące będą wyższe od dochodów bieżących. Dobrze, panie wójcie, dziękuję, bo musimy dać możliwość wypowiedzenia się innym. Panie radny, proszę mi powiedzieć, pan jest przeciwko likwidacji szkoły, tak? Jak wyglądała sesja pana zdaniem, z pana perspektywy? Ja na wstępie chciałam podziękować pani redaktor, że telewizja przyjechała do tej szkoły i pokaże tą szkołę od wewnątrz, na co ją stać, co ona robi, jakie ma wyniki, bo to jest dużo kłamstw powiedzianych pod względem tej szkoły przez tych radnych, którzy głosowali za tą szkołę. Czyli jakie kłamstwa, tak w telegraficznym skrócie? To, że jeśli chodzi o wydatki, o uczniów, bo uczniów jest więcej
jak oni mówili w tym czasie. A poza tym szkoła Kostrach to jest wielka historia. To właśnie dyrekcja tej szkoły wyrwała dzieci, które po domach w Parczewie uczyły się. Nie mieli kontaktu z innymi dziećmi. To my pierwsi zorganizowaliśmy, że rodzice skierowali te dzieci tutaj. Oni zdobyli prawidłową naukę. Mieli taką przyjaźń, bo tutaj jest dobre grono pedagogiczne pod każdym względem. I szkoda, żeby taki obiekt, w którego włożyliśmy dużo pieniędzy, społecznie oczywiście i gmina też, żeby został zmarnowany. Ja jestem za tym, ażeby na bazie tej szkoły powstała szkoła integracyjna dla powiatu parczewskiego. Bo szkoda zmarnować to. Myślę, że cały ten sens ekonomiczny musi odpaść. A tym bardziej, bardzo mnie zabolało, bo 10 lat tutaj swojej pracy też włożyłem. Nauczyciele, że w tak tragicznym okresie epidemii, szuka się pieniędzy wśród młodzieży, dzieci, która i tak jest upośledzona, przechodzi, już skazana jest przez los, że cierpi. Bardzo dziękuję, panie radny. Przepraszam, ale muszę przejść do pani, która jest rodzicem dziecka z autyzmem. Dzień dobry pani. Proszę mi powiedzieć, co dla pani oznaczałaby ewentualna likwidacja tej placówki. Kłopot. I to duży kłopot, bo nie miałabym gdzie wysłać dziecka. Na pewno nie do Mielanowa, bo tam jest za dużo dzieci i moje dziecko by źle się czuło. To proszę mi powiedzieć, jak pani syn funkcjonuje w tej konkretnie szkole? Idealnie. Moje dziecko jest spokojne i grzeczne. Także chciałabym, żeby jeszcze została też ta szkoła. Najbliższa placówka, do której mogłaby pani posłać syna, jeżeli nie Milanów, to Radzyń Podlaski, oddalony o 30 kilometrów. Co dla pani oznaczałaby taka konieczność? Trudność dojazdu i kłopoty z dzieckiem, bo by się męczyło w drodze. Dobrze, to teraz przejdziemy do nauczycieli, bo przecież to bardzo ważny aspekt. Jest z nami pani Katarzyna. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, pani Katarzyno, no ta informacja nie spłynęła na państwa od tak. Byliście przygotowani, że cyklicznie pojawia się ta informacja, że szkoła może zostać zlikwidowana. No, niemniej jednak teraz chyba to już był taki nóż na gardle, prawda? Kiedy trzeba było podjąć konkretne działania i porozmawiać o ewentualnej likwidacji szkoły. Jak całą sprawę postrzega właśnie grono pedagogiczne, proszę nam powiedzieć? Może w ogóle powinniśmy zacząć od tego, że problemy, które finansowe, które są związane z naszą szkołą, są pewną konsekwencją tych właśnie obrad tematów wcześniej, wstecz kilka lat. Szkoła była likwidowana, tak? Mówiło się o tym, że szkoła ma być do zamknięcia i to jest właśnie taka konsekwencja, że my w tej chwili mamy no, faktycznie troszkę mniej tych dzieci. Rodzice są zainteresowani naszą szkołą, oni nas cały czas pytają, natomiast no, cały czas wisi w powietrzu taka sytuacja, że być może ta szkoła w końcu będzie zlikwidowana. No i rodzice boją się, obawiają się posłać dzieci zdrowe czy dzieci niepełnosprawne do naszej szkoły, no bo trzeba ich też zrozumieć, tak? Czy na rok, czy na dwa lata jest sens posyłać dziecko, którego bardzo często ten okres adaptacji, przyzwyczajania się do danej placówki właśnie zajmuje mniej więcej taki okres. Jeżeli chodzi o nas, nauczycieli, to no, bardzo duże emocje dookoła tej całej sytuacji się pojawiają. My jesteśmy cały czas wprowadzani, można powiedzieć, że w błąd. Na początku grudnia pojawił się temat takiej umowy społecznej, że szkoła miałaby szansę jeszcze 3 lata popracować. Uważam, że to był bardzo dobry pomysł. My mielibyśmy szansę się rozwinąć. Nawet w tym etapie jesteśmy placówką, która cały czas się rozwija. Realizujemy fantastyczne projekty. Nasze dzieci wygrywają konkursy ogólnopolskie i myślę, że jest to miejsce i placówka, którą gmina powinna się chwalić, która powinna jakby skupiać uwagę radnych. Nie może być takich sytuacji, że państwo radni na sesji porównują dzieci do kawałka chodnika, który mogą utworzyć.
Jaką wartość dla państwa radnych ma dziecko? Ja rozumiem finanse, tak? Rada musi dbać o finanse gminy, ale rada powinna dbać o społeczeństwo. I właśnie ci rodzice, którzy dzisiaj przyszli, nauczyciele, wszystkie osoby, które nas wspierają, nie zgadzają się z tym, co się tutaj właśnie w tej chwili dzieje dookoła naszej szkoły, bo jest to placówka, która naprawdę idealnie funkcjonuje. Nie ma żadnych zastrzeżeń i myślę, że państwo radni, pan wójt się z nami, ze mną tutaj zgodzą. Tak jak państwo możecie zobaczyć, tutaj na korytarzu są z nami rodzice, są nauczyciele, czyli jest nas naprawdę dużo, tylko tak jak mówię, reżim sanitarny. Ja teraz przejdę do kolejnego rodzica. Tutaj pani Katarzyna, nauczycielka, powiedziała bardzo dużo mocnych słów. Rodzice mają nadzieję jednak, że jest jakaś alternatywa, bo co by tutaj miało być, gdyby nie ta szkoła? Jakie były pogłoski? DPS czy nie wiem, jakiś inny pomysł? Prawdopodobnie DPS. To są pogłoski faktów. I dom pomocy społecznej, ja tylko wyjaśnię telewidzom. Tak, tak. Bardziej myślę może na to włodarze naszej gminy. Coś więcej mogliby powiedzieć. Ja mogę dopowiedzieć to jako rodzic. No po prostu chcielibyśmy, żeby to zostało. Dziękuję. Chciałbym podziękować posłom naszym, którzy nas wspierają. Pani poseł, która była na sesji, dwóch panów posłów, którzy tutaj byli w naszej szkole, też nas wspierali. I mam nadzieję, że ta szkoła, jest szansa, że zostanie. Jeżeli chodzi o aspekt ekonomiczny, panie wójcie, pan mówi, że ponad 3 miliony pan dokłada do oświaty. Ma pan rację, tylko teraz rozdzieli pan to wszystko na te trzy szkoły i do której szkoły pan ile dokłada i którzy rodzice i nauczyciele starają się do swojej szkoły dołożyć. Nie wspomina pan nic, ile w szkole w Rudnie się dzieje, ile zostaje pozyskiwane pieniądze, ile w Milanowie. Chyba do tej szkoły nie dokłada się najwięcej do kostr. Niech inne szkoły też się wezmą, zaczną pisać projekty, a nie czekają na gotowe to, co z urzędu gminy spłynie. Na sesji kilka pytań zadałem na aspekt ekonomiczny do jednej ze szkół. Do tej pory odpowiedzi nie miałem, ale myślę, że się kiedyś spotkamy i wyjaśnimy to. No teraz możemy porozmawiać, pozwólmy powiedzieć panu wójtowi, odnieść się w ogóle do tego, co usłyszeliśmy. Panie wójcie, jak to jest, pana perspektywy? Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, są bardzo ważne dla samorządy, ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałem, no musi ten budżet być zoptymalizowany w taki sposób, że oświata jest bardzo ważna i z tym nikt nie dyskutuje. Nawet gdyby jedna szkoła funkcjonowała na terenie naszej gminy, na pewno też musielibyśmy jakieś środki finansowe wysygnować dodatkowe, no bo no tak to jest ukształtowane, że jednak samorząd musi też być odpowiedzialny za edukację. Natomiast to, co wcześniej powiedziałem, no 30 dzieciaczków, które co roku przybywa w naszej gminie, a 4 szkoły, więc no tutaj jest ten dysonans i kwestia taka, że jednak pieniądze idą za uczniem. Nie jest finansowane zadanie oświatowe, tylko no jednak subwencja oświatowa jest naliczana za uczniem. W związku z tym, że jest coraz mniej uczniów, jest niż demograficzny, dotykający nie tylko naszą gminę, ale generalnie Lubelszczyznę i Polskę, jeżeli nie zmienią się zasady naliczania subwencji oświatowej, to tych sytuacji niestety będzie więcej. Ja rozumiem, ponieważ chciałabym, żeby pan wójt jednak odniósł się do tego, co powiedział tutaj jeden z rodziców. Czyli czy do szkoły w Kostrach dopłaca się na tyle dużo, tak? Gdyby pan zechciał sprecyzować pytanie. To znaczy, czy na pewno nie dokłada się najwięcej w gminie. Nie będziemy tu może w złotówki wchodzić. I ile nauczyciele, panie wójcie, tutaj starają się w tej szkole, a ile w innych szkołach? To prawda. Ja zawsze to powtarzałem, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkoły podstawowej w Kostrach, to tutaj nikt nie ma do rzucenia. Pani dyrektor, grono pedagogiczne pracuje na wysokim poziomie i do tego trudno dyskutować. Jest to wszystko perfekcyjnie. Tak jak wcześniej państwo widzieliście w felietonie, że szkoła dobrze wygląda. Dbamy o placówki oświatowe na terenie naszej gminy. Zawsze byliśmy aktywni, jeżeli chodzi o środki europejskie, jeżeli chodzi o termodernizację czy doposażenie szkół. Również też wspólnie ze szkołami realizowaliśmy projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast no, niż demograficzne i kwestie ekonomiczne niestety przeważają. I ja nie wiem, czy dojdzie do likwidacji, bo jednak decyzja pani kurator jest autonomiczna i to na tą decyzję na pewno nikt nie będzie wpływał. Natomiast jeżeli nawet doszłoby do tej likwidacji, jestem o tym przekonany, że szkoła będzie dalej funkcjonowała. Dobrze, to za chwilę jeszcze dojdziemy, bo tutaj jeden z rodziców chce coś powiedzieć. Panie wójcie, a co pan zamierza z tymi ludźmi, co tu mieszkają w tej szkole?
Bo też nikt nic na ten temat nie mówi. Wyrzucić na bruk? Powtarzam raz jeszcze. Jestem o tym przekonany, że nawet jeżeli dojdzie do likwidacji, stowarzyszenie świetnie sobie poradzi z przejęciem szkoły i funkcjonowaniem. No właśnie, porozmawiajmy o tym stowarzyszeniu, bo to jest alternatywa, zdaje się, tak? Jeżeli szkoła nie zostanie zlikwidowana, może być prowadzona przez stowarzyszenie. Proszę nam, panie wójcie, powiedzieć coś więcej. Co to jest za stowarzyszenie? Jak będzie wyglądało funkcjonowanie szkoły? Co się zmieni? Czy nauczyciele nie stracą posady? Czy pani dyrektor również będzie panią dyrektor? Jak to może wyglądać? Ja myślę, że jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to najwięcej pani dyrektor będzie mogła powiedzieć, bo to stowarzyszenie działa przy szkole i myślę, że to też stowarzyszenie będzie organem prowadzącym dla szkoły. Oczywiście to jest wszystko hipoteza, bo my nie wiemy, czy ta szkoła zostanie zlikwidowana. Jeżeli nie będzie negatywna decyzja pani kurator, to szkoła dalej będzie funkcjonowała i tu się nic nie zmieni. Natomiast już jakby hipotetycznie rozważając dalsze kroki, jeżeli konsekwentnie szkoła zostanie zlikwidowana, wówczas jestem o tym przekonany, że od września stowarzyszenie świetnie sobie poradzi prowadząc tą szkołę. Pani dyrektor, podobno, a tutaj pan radny, dobrze, to ja jeszcze przejdę tutaj do pana radnego, proszę bardzo. Pani redaktor, sprawa ekonomiczna szkół, w których jest brak funduszy, to jest w całej Polsce. To nie tylko w Milanowie i w Kostrach. Mnie się wydaje, że premier pomaga teraz wszystkim zakładom. Pomaga, żeby zatrudnienie, a tutaj też jest zatrudnienie, żeby minister oświaty wystąpił do premiera z propozycją dołożenia pieniędzy do oświaty z tych funduszów europejskich, które też gwarantują jako Europa, jako Unia Europejska, bo inaczej nie da się utrzymać tego wszystkiego. To dalej będzie to szło, następne szkoły. No jest to ważny aspekt, ale muszę zapytać tutaj panią dyrektor o to stowarzyszenie. Pani dyrektor, czy ma pani informację, jak ta szkoła mogłaby funkcjonować, jeżeli będzie prowadzona przez stowarzyszenie, czy nauczyciele zatrzymają posady? Czy będą te klasy, które są, czy uczniowie też będą na miejscu i czy pani dyrektor będzie panią dyrektor? Powiem tak, stowarzyszenie szkoła posiada już od 2016 roku. Niemniej jednak ja jestem tylko członkiem stowarzyszenia. Nie ma wśród nas dzisiaj ani prezesa, ani wiceprezesa, więc trudno mi tutaj w tej kwestii się wypowiadać. Na pewno, gdyby była taka potrzeba, to zrobilibyśmy wszystko, żeby nie zostawić z niczym naszych rodziców i właśnie tych dzieci, które najbardziej potrzebują tej szkoły, bo oni nie odnajdą się w żadnej dużej szkole, w licznych klasach i my nigdy nie będziemy szkołą, gdzie będzie bardzo dużo uczniów, bo wtedy no jak to gdyby... To nie będzie ta szkoła. Tak, to nie będzie ta szkoła. Dziękuję pani dyrektor. Ja jeszcze przejdę do rodzica. Jest z nami pani Katarzyna. Dzień dobry pani Kasiu. Pani Kasiu, proszę nam powiedzieć jeszcze, bo program nam się kończy. Takie najważniejsze aspekty, które powinny jednak przekonać wszystkich do tego, czy ta szkoła powinna zostać, czy nie. No na pewno powinna zostać. Dzieci w takim gronie mniejszym na pewno dużo lepiej się czują. Zresztą tutaj chodzi moje już czwarte dziecko do tej szkoły, także wiem, co mówię. Grono pedagogiczne jest bardzo przyjazne. Wszystkie dzieci znają, każde oddzielnie, naprawdę wszystkie ich potrzeby. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkim, także no... W tej chwili, tak jak dostaliśmy propozycję od pana wójta, propozycję, to nie była propozycja, to była po prostu decyzja wydana, dostarczona do nas pocztą, że jest likwidacja szkoły. Uważam, że tak się nie powinno robić, bo jeżeli taka decyzja zapadła, powinno być jakieś, nie wiem, zebranie z rodzicami, poinformowanie ich o tej decyzji i dlaczego jest taka decyzja, a nie inna. No niestety ja osobiście, nawet jeżeli będzie zamknięta, zlikwidowana ta szkoła, nie poślę do Milanowa, absolutnie tam. W tej chwili moje dziecko chodzi do szóstej klasy, która liczy sześcioro dzieci. I w Milanowie jest ponad 20. Ja myślę, że jeżeli poślę nawet do Parczewa, czyli też bardzo niedaleko, gdzie są klasy do 20 osób, będzie na pewno lepiej. A wiem, że Milanowie jest w jednej klasie 28, więc no taka grupa dzieci, no to niestety, ale nie. Z takiej małej
małej klasy do dużej. To... A najgorzej to mi szkoda, najbardziej to mi szkoda właśnie tych dzieci niepełnosprawnych, bo mój syn też chodzi do klasy, gdzie właśnie jest dziecko niepełnosprawne i dzięki temu wie, jak się zachowywać, jak ich traktować. Także to jest bardzo duży plus. A może warto jednak przeanalizować argumenty władz gminy, które mówią o tym, że faktycznie tych pieniędzy jest za mało? Ja myślę, że na nauce, na edukacji nigdy się nie zaoszczędzi. To nie jest środek dochodowy. Tutaj zawsze będzie się dokładało, ale my jako rodzice zawsze dokładaliśmy wszelkich starań, żeby było jak najlepiej. Pomagaliśmy. Zawsze pani dyrektor wychodziła z inicjatywą, z prośbą. Pomagaliśmy jak tylko mogliśmy. Czy szkoła prowadzona przez stowarzyszenie będzie państwa satysfakcjonować? Nie wiem. Nie wiem, ale chyba raczej nie. Wolałabym, żeby to zostało tak, jak jest. Bo przypuszczam, że jeżeli to będzie szkoła stowarzyszeniowa, na pewno nie będziemy mieli takiego grona pedagogicznego, jak mamy. Czyli spodziewa się pani tego, że będzie redukcja etatów, ewentualnie ktoś inny? Być może. Nie mogę mówić za kogoś. Rozumiem. Drodzy państwo, no decyzja odnośnie likwidacji szkoły nie została jeszcze podjęta. Szkoła może zostać zlikwidowana albo nie, albo może zostać przejęta przez stowarzyszenie. Tak czy inaczej, miejmy nadzieję, że w tym wszystkim nie ucierpią dzieci. Bardzo dziękuję za dziś i do zobaczenia.